A my przechodzimy już do rozmowy w rządach pieniądza. W studiu są ze mną panowie Adam Ruciński, spółka BTFG. Dzień dobry. Dzień dobry. Rafał Sadoch, mBank. Dzień dobry. I Marian Szołcha, Akademia Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, na początek wczorajsze przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. No jak panowie oceniają taką sytuację, w której polskie prawo tworzone jest przez międzynarodowe korporacje, w tym przypadku Ernst & Young, no to już wszyscy wiedzą, więc można to powiedzieć. I wszyscy o tym wiedzą. Tak to sobie trwa i dopiero dowiadujemy się o tym po latach. Znaczy, może nie wszyscy, ale jakby generalnie opinia publiczna. Marian Szołcha. Jeśli słowa zeznania pani minister Chojny-Duch z wczorajszego posiedzenia Komisji Śledczej do spraw afery VAT-owskiej tak jest, wytrzymają zderzenie z faktami, to znaczy jeśli zostaną pozytywnie zweryfikowane, bo na to jeszcze należy chwilę poczekać, to oznaczałoby, że mieliśmy do czynienia prawdopodobnie z jakąś równoległą strukturą władzy, przynajmniej w Ministerstwie Finansów albo wokół niego, że być może drzwi do niektórych gabinetów kluczowych w tym resorcie osób były dla lobbystów, dla osób zabiegających o różne zmiany w prawie, zbyt szeroko otwarte. Powiedziała kilka ciekawych rzeczy pani, to co było zaskakujące. Od początku spodziewaliśmy się, że ta komisja może dojść do zaskakujących wniosków, ale że akurat przesłuchanie pani byłej wiceminister z poprzedniego rządu takim zaskoczeniem dla nas będzie. Myślę, że mało kto się spodziewał. To znaczy ja od razu tutaj powiem, że o tym już była mowa, tylko jakoś tak się to nie przebiło dopiero przy okazji tej komisji. Ja nawet muszę powiedzieć, że na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiając z profesorem Modzelewskim taki element też padł, jakby, że to było, bo on był w tym czasie tak informował o tym, że są te wyłudzenia. Więc to gdzieś padało, tylko tak ciągle po cichu. Tak, ale o tych szczegółach personalnych, kto gdzie, na jakich zasadach pracował, no tak, tak. Kto de facto sprawował pieczę z ramienia premiera czy najwyższych władz Platformy Obywatelskiej nad zmianami w prawie podatkowym. Mowa była o ministrze Nowaku, wówczas bodaj szefie gabinetu politycznego w kancelarii premiera. Mowa była o Komisji Przyjazne Państwo, która miała służyć poprawie losu polskich, głównie małych i średnich przedsiębiorstw. A być może, jeśli słowa pani minister Chojny-Duch się potwierdzą, okaże się, iż była kolejną furtką do różnych działań. Dla mnie to jest przede wszystkim potwierdzenie takiej hipotezy badawczej, którą od dawna stawiałem, że bałagan w polskim prawie podatkowym, błędy w nim zawarte, to nie jest wynik tylko i wyłącznie nieudolności, niekompetencji w różnych okresach władzy zresztą, nie tylko w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, bo przecież to prawo podatkowe było tworzone na przestrzeni łącznie kilkudziesięciu lat, to czasami był wynik także działań lobbystów, które w takiej skumulowanej formie dzisiaj sprawiają wrażenie chaosu, za których trzeba się wreszcie zabrać, które trzeba uporządkować. Stawki VAT-u dopiero mają być uporządkowane, a często zastanawiamy się, dlaczego woda źródlana jest objęta inną stawką od wody mineralnej, kawa inną od kawy z mlekiem i owoc jeden od drugiego też innymi stawkami. O barach mlecznych tu nie będziemy opowiadać, bo to już kazus znany. Chipsy ziemniaczane od kukurydzianych i tak dalej. Znamy setki takich przykładów. Moim zdaniem to nie jest, jakby jeszcze raz powtórzę, efekt wyłącznie niekompetencji, braku wiedzy, to jest skumulowany efekt działań lobbystów wokół Ministerstwa Finansów. No a ja tutaj tylko jeszcze chyba zapytam panów, no bo to jeszcze jest ten wątek jest interesujący, że są to jednak, to nie bez znaczenia jest chyba to, że są to międzynarodowe wielkie kancelarie. Nie oszukujmy się, to są te podmioty, które się, nie tylko w Polsce, ale jakby wszędzie, specjalizują w optymalizacji podatkowej. To jest cel w wielu przypadkach, nie mówię, że zawsze, bo czasem pomagają firmom, ale na pewno nie tym małym, nie tym drobnym i nie w rozliczeniach, chociaż element rachunkowości tam w tych firmach też występuje poza czystym doradztwem podatkowym. No to bardzo proszę, Adam Ruciński. Znaczy, faktycznie na całym świecie instytucje, w tym również rządowe, korzystają z usług doradczych, czyli podmiotów, które mają specjalistyczną wiedzę. Nie ma w tym nic złego. Natomiast faktem jest, iż wczoraj usłyszeliśmy o tak zwanym super pracowniku, tak? Czyli pracowniku, który ma znacznie wyższe kompetencje, wyższe uprawnienia. Nawet jest mowa o jakimś pokoju, tak? Czyli to jest jakby osoba, która zasiedziała. Tak, nie można powiedzieć, że nikt jej nie znał, nikt nie widział, no bo tak. Nie przemykała, nie? I oczywiście to, że się tam pojawiała i jakby pracowała na rzecz rządu, no to teoretycznie nie jest nic złego, tak? Bo tak jest. Natomiast skoro tutaj pracownik wysokiego szczebla twierdzi, że ta działalność,
tożsamość tej osoby z firmy doradczej wychodziła poza zwykłe doradztwo, to znaczy bardzo silnie wpływała na to, jaki jest kształt przepisów podatkowych i mając teraz na względzie to, że faktycznie te duże firmy, tak zwana Wielka Czwórka, obsługuje międzynarodowe koncerny, obsługuje tych największych, również podatników, obsługuje te firmy, które dokonują największych obrotów i są potencjalnie podmiotami, które powinny płacić najwyższe podatki, no tutaj konflikt interesów jest no przeolbrzymi. I ja zastanawiam się, jak mogło do czegoś takiego dojść, tak? Z jednej strony, owszem, skoro obsługują te wielkie koncerny, też mają wiedzę, też może dać taka osoba wsparcie, ale przesuwanie tego ciężaru decyzyjności, bo tutaj o tym mówimy, i, bo to jest bardzo ważne, na taką osobę i jeszcze jakąś tam osobę kolejnego doradcę, no to pokazuje, że ten system nie miał prawa zadziałać, albo też jakby stwarzano takie nieuczciwe też dla innych przedsiębiorców, czy w ogóle firm, które zajmują się podatkami, taką nieuczciwą konkurencję, bo wyobraźmy sobie, że w rozmowie z dużym koncernem, duży jakiś koncern międzynarodowy, czy polski ogłasza przetarg na takiego doradcę podatkowego, tak? No to każda inna duża nawet instytucja podatkowa, firma podatkowa, no nie ma szans, skoro przyjdzie jakby bardzo dobry argument, no ale my mamy naszego człowieka, a w tym środowisku wszyscy się znają. Tak, I ten argument łatwo zweryfikować. Szczególnie na poziomie partnera zarządzającego, no coś nie oszukuje. Więc jeżeli ktoś powie, że mamy partnera, który bardzo tam jest zaangażowany i ma duży wpływ na to, co dzieje się w polskich podatkach, no to taka firma wygrywa. I to też jest niedopuszczalne z drugiej strony, na zasadzie konkurencji. No doszło do istnienia. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że jakby że była zła wola, czy może osoby nie czuły się kompetentne i całkowicie oddały stery podatków inne osoby? No znaczy, ja trochę zawsze się dopatruję tego, że może to wynikało, nie wiem, z jakiejś głupoty czy niekompetencji, tak już tutaj konkretnie złej woli, aż trudno się dopatrywać, bo to by znaczyło, że ona jest po prostu wszędzie otacza. Natomiast niewątpliwie jest różnica, bo tutaj pan powiedział, że korzystają z ekspertów i niewątpliwie jest różnica z tego, że ktoś przygotowuje ekspertyzy, przedkłada je i wybiera sobie spośród pięciu na przykład jeszcze najlepiej, a co innego, jak bezpośrednio pisze przepis prawa. Ja pamiętam pisanie ustawy VAT-owskiej w 92 roku, to nie widziałam tam lobbystów. Owszem, później ci ludzie, którzy to pisali, znaleźli się może w takich firmach, natomiast nie na tym etapie. No to Rafał Sadoch. No ja muszę przyznać, że nie oglądałem, czy nie słuchałem wczorajszego przesłuchania pani profesor przed komisją do spraw VAT i ciężko mi się tutaj ustosunkować do tych kwestii, aczkolwiek... Wszystko pan wie, już tu powiedzieliśmy. Chyba jeśli chodzi o sam... Znaczy tak, no musimy mieć też świadomość kontekstu, w jakim powstała ta komisja, jaki ma cel. Mamy lukę VAT-ową i mamy wskazanie winnych i ona w naturalny sposób będzie no, doszukiwała się osób odpowiedzialnych za to. Czy no, w jakim stopniu, no, jeśli jakieś problemy, konflikt interesów pojawiał się, jeśli chodzi o zatrudnienie w Ministerstwie Finansów, wpływał na to, no sprawa zapewne będzie no, bardziej wnikliwie zbadana, no ale tutaj no, ciężko mi jako osobie postronnej trzeciej w jakiś sposób jasno wskazywać palcem, kto zawinił i z czego to wynikało. No tak łagodnie mówiąc, to ja chyba powiem, że to może być wątek rozwojowy. Tak, bo do tej pory też jakby równoległe są różne teorie, dlaczego tak się stało, że kilka prostych ruchów wykonanych przez obecny rząd doprowadziło do tego, że tak nastąpił tak gwałtowny wzrost ściągalności podatków. To są proste rozwiązania, były to naprawdę, nie było nic wyrafinowanego. A dlaczego wcześniej tego nie robiono? No, były teorie, że po prostu to wynikało z pewnego niechlujstwa, tak, zaniedbania, braku zainteresowania. Natomiast no, te wczorajsze zeznania na tej komisji, co do której ja powiem szczerze, byłem bardzo sceptyczny, tak? To znaczy, że to będzie taka o wszystkim i o niczym. No te wczorajsze zeznania bardzo wiarygodnej osoby, tak? Bo to nie mówimy o kimś tam szeregowym, tylko tak, osobie, mówimy o profesorze prawa podatkowego, tak. Uniwersytet Warszawski, później... No. Pani profesor jakby istnieje w świecie tutaj finansów polskich od wielu, wielu lat. Ma cieszy się autorytetem. I dlatego tym bardziej te jej zeznania wskazujące na to, że jak daleko posunięty był ciężar decyzji na osoby z zewnątrz, które również mogły podlegać jakby wpływom, no to jest trochę szokujące. Tam jest jeszcze, już oddaję głos panu Marianowi Szołucha, ale mam takie pytanie, bo
Wydaje mi się, że tam były jeszcze drugie zeznania, one też nie były bagatelne. Mam na myśli tutaj wiceministra Stanisława Gomułkę, który z kolei, no nie wiem, jak to ocenić, nie chcę mówić tutaj, może panowie powiecie, ale no, który mówi, nie, no to wcale spadek nie był tak duży, w następnym roku też właściwie nie był tak duży. No nie uznaliśmy, i to chyba cytuję, że warto na tym etapie coś robić, no. A tych zeznań z kolei ja nie znam, ale mogę się odnieść do statystyk, bo z nimi akurat zaznajomiony jestem. Mianowicie w 2011 roku, przypomnijmy, rośnie stawka podatku VAT o 1 punkt procentowy i 4 lata później z tegoż VAT-u, mimo że gospodarka się po drodze rozwinęła, uzyskujemy zaledwie 2 miliardy złotych więcej do budżetu państwa, czyli ze 121 do 123 rosną wpływy z podstawowego źródła, przypomnijmy, dochodów budżetu. W 2017, ostatnim zamkniętym i podliczonym roku, one wyniosły 167 miliardów i rosną. Czyli z CIT-u w 2015, w ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej, zebrano mniej niż w 2008 roku. CIT-owi zapewne też trzeba się przyjrzeć. Może gospodarka rosła o 50% i wcale nie lepiej było z akcyzą, no, którą to już podnoszono, a wpływy spadały. To w ogóle była taka aberracyjna sytuacja momentami. I to jest najważniejszy wniosek, jaki z tego wszystkiego płynie, bo nie rozstrzygniemy w tym naszym czteroosobowym gronie, jakie były kulisy zatrudnienia na stanowisku asystenta społecznego pani Hajder, czy tam jest w ogóle coś do roboty dla prokuratury czy służb specjalnych. Niech się zajmą na spokojnie ci, którzy powinni się tym tematem zająć. Z naszej perspektywy najważniejsze jest to, że tamten model po prostu się nie sprawdził z punktu widzenia interesu budżetu państwa, że to nie przynosiło. Taki model funkcjonowania struktur państwa i osób decyzyjnych w resorcie finansów po prostu się nie sprawdził. Znaczy, ja bym to taką ważną uwagę, tak? Bo tutaj było zauważone, że się model nie sprawdził. Tak, ja się z tym zgadzam. Natomiast coś, co mnie najbardziej niepokoi, tak? Bo ja zawsze podkreślam, każda organizacja się uczy, popełnia błąd, powinna naprawić i iść do przodu. Natomiast ja uważam, że już wtedy powinno dla wszystkich być oczywiste, że taki układ nie powinien funkcjonować, tak? Że tak, że osoba z zewnątrz może aż tak daleko wpływać. To panowie uczyć, to się mogę ja uczyć, to co tak. Się mogą panowie, ale nie minister, nie na tych szczeblach. Ja myślę, że nawet również wtedy ta wiedza powinna być, tak? Że przesunięcie jakby tej decyzyjności jest niewłaściwe. To nie jest odkrycie związane z tym, że my czegoś się dowiedzieliśmy nowego. Również w tamtym okresie to było dla mnie sprawa oczywista. I myślę, że w ogóle w zasadach jakichś pewnych etyki i tak dalej, nawet tych wielkich firm, myślę, że oni też to mieli wpisane, tak? Natomiast, no cóż, jakby złamano to. I to mnie najbardziej martwi, że w tamtym okresie ta wiedza była, że to jest nieetyczne zachowanie, że tak nie powinno być, a jednak to funkcjonowało. Rafał Sadow? W kontekście podatków i tego, jak one dobrze wyglądają w ostatnim czasie, ja bym jeszcze chciał na koniec przypomnieć, że to nie jest wszystko jasne, w jakim stopniu ta poprawa wpływów podatkowych wynika z działań, które były przeprowadzone w ostatnim czasie, a w jakim z koniunktury gospodarczej. Za chwilę będziemy o tym mówić, jak ta koniunktura w Polsce jest świetna, ale tylko bym w kontekście podatków wspomniał o tym, że w poprzednich latach, 10 lat temu, w latach kryzysowych, polska gospodarka rozwijała się, była to zieloną wyspą, dlatego, że mieliśmy dodatni wkład eksportu netto, a ten eksport no, nie jest tym źródłem wpływów podatkowych. Konsumpcja krajowa była ujemna. W tym momencie mamy do czynienia z sytuacją zgoła odwrotną, gdzie wzrost gospodarczy napędzany jest konsumpcją i tym, co wynajemy. I nawet właśnie... jak pan mówi, że pan wczoraj nie słuchał tych przesłuchań, to od razu pan powie, że mówi pan identycznie jak profesor Gomułka. Dokładnie właśnie tak wyjaśniał, że kiedy mamy trudniejszą sytuację, to mamy mniejsze wpływy, a jak powinno lepszą, dawać nam taką... Czy wstrzemięźliwość, czy ostrożność z oceną tych procesów i to, z czego wynikało, bo to nie jest do końca przesądzone, że te wpływy podatkowe będą tak świetne, czy tak dobre, w momencie, gdy koniunktura w kraju się pogorszy. W tym momencie mamy fantastyczny wzrost, ale poczekajmy jeszcze na to, jak te wpływy podatkowe będą wyglądały wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem, albo po prostu z dołkiem. W tym momencie wzrost gospodarczy w Polsce przekracza 5%, a bezrobocie jest rekordowo niskie i mamy do czynienia naprawdę z problemem znalezienia rąk do pracy w Polsce. Tak jest, z taką sytuacją w Polsce no, w ostatnich latach jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Rozmawialiśmy o przesłuchaniu pani profesor Elżbiety Chojny-Duch przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u i kontynuuje pan Adam Ruciński. Tak, chciałbym się odnieść tutaj do wypowiedzi wcześniejszej, która padła, że dużo zależy od koniunktury. Ja się z tym zgadzam, tak, że te wyższe wpływy z podatków, z VAT-u, z CIT-u, ale również to zmniejszenie tej niedoboru
w ZUS-ie wynika z dobrej koniunktury. Natomiast to należy również rozdzielić na wzrost skuteczności w ściągalności VAT-u, ponieważ jeśli chodzi o ten VAT i ściągalność i zależność między koniunkturą a ściągalnością, to jest tak, że generalnie takim podstawowym parametrem jest ta luka VAT, która jest dość dobrze policzalna. I tutaj co do tego nie ma wątpliwości w odniesieniu do pozostałych parametrów makroekonomicznych. Tutaj nie ma wątpliwości, że ta luka jest coraz węższa, więc jakby tutaj też nie jest tak, że należy przepisywać cały wzrost nominalny VAT-u wyłącznie poprawie ściągalności, ale istotna część tego wzrostu wynika właśnie z zawężenia tej luki VAT. A luka VAT jest dość dobrze policzalna i można to na podstawie wielu parametrów makroekonomicznych policzyć, ile powinny, albo przynajmniej jakiej wysokości powinny być wpływy z tytułu VAT, a w jakiej są w rzeczywistości. I tutaj co do tego nie ma wątpliwości, że ta luka jest coraz mniejsza. Należy wziąć to również pod uwagę, że ta koniunktura jest bardzo dobra. Przy czym to, że koniunktura jest bardzo dobra, to na tym korzysta również wiele podmiotów, tak? I tutaj też nikt nie kwestionuje. No górnictwo jest też takim obszarem, które również korzysta na wzroście koniunktury i ceny węgla. Ale podkreślam, należy wyraźnie zauważyć, że ściągalność VAT-u i ta luka jest coraz mniejsza. No, po to została powołana Krajowa Administracja Skarbowa, Marian Szołcha. Tytułem zupełnie innego poparcia tezy pana Adama Rudzińskiego, ja tylko dodam, że według Komisji Europejskiej, a więc nie polskiego rządowego, dzisiaj zwłaszcza ośrodka jakiegokolwiek, luka też liczona nie nominalnie, a w odniesieniu do PKB w latach 2006-2015 urosła ponad trzykrotnie, z 0,6% do 2% PKB w odniesieniu, więc koniunktura faktycznie dla kondycji budżetu jest kluczowa, ale zaniechanie albo działania z drugiej strony, no w oczywisty sposób też mają wpływ na to, ile pieniędzy do budżetu. Tak jest, tutaj ta relacja ma znaczenie. Czekamy zatem na kolejne posiedzenie komisji. Zobaczymy, jakie rewelacje przyniesie, a może już nie. A my teraz przejdźmy do rozmowy o pracowniczych planach kapitałowych. Chciałam o tym chwilę porozmawiać, bo no jakby od momentu podpisania przez prezydenta w poniedziałek tej ustawy, tak jak już trochę pisze się o tym, może się mniej mówi, a chyba trzeba mówić stale, tak? Chyba trzeba mówić stale, żeby oswoić Polaków tak naprawdę z tym tematem. No i otóż ja nawiążę do tego, co powiedział prezydent w Jasionce i powiedział, że oprócz stworzenia dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego dla obywateli, PPK będą kołem zamachowym dla gospodarki. Tutaj jest taki, że tak powiem, powstaje pewien spór, albo też pewna taka opinia, że pytanie, ja powiem tak, czy jest to troska o sytuację przyszłych emerytów, czy też pozyskiwanie pieniędzy na giełdę, na inwestycje. Pytanie jest oczywiście znowu drugie, czy można mówić, że ten drugi cel jest zły, tak jak go oceniają przeciwnicy. No i jak to widzimy? Doktor Rafał Sadoch. Znaczy, zaczynając od tej ostatniej fazy pani redaktor, pani pytania, giełdę, inwestycje, czy to warto wspierać? Oczywiście, że tak, bo w Polsce panuje taki trochę złe postrzeganie, jeśli chodzi o giełdę, rynek kapitałowy. Mówi się grać na giełdzie i to jest raczej w znaczeniu takim pejoratywnym. Tutaj jest, tylko od razu panu wejdę w słowo, pani profesor Leokadia Rąziak, ekspertka od tego, która właśnie mówi, że nie można grać przyszłymi emeryturami. No więc Znaczy ja bym tutaj się nie ustosunkowywał do pani, do wypowiedzi pani tylko profesor, bowiem jej poglądy są bardzo skrajne, tak oględnie ujmując, aczkolwiek giełda służy finansowaniu gospodarki, analogicznie jak sektor bankowy. Giełda nie jest po to, żeby na niej grać, giełda po to jest, żeby na niej finansowały się firmy. My potrzebujemy ją dofinansować. I my potrzebujemy tego kapitału. I jak najbardziej wspieranie polskiego rynku kapitałowego w dłuższym okresie będzie na korzyść gospodarki. I jeśli chodzi o pracownicze programy kapitałowe i ten impuls dla gospodarki, no to choć ten długoterminowy będzie, jest pozytywny, to w krótkim terminie trzeba mieć też świadomość ryzyk, jakie z nim się wiążą, bowiem w momencie, gdy będziemy większe składki z jednej strony pracownicy oddawać, z drugiej strony pracodawcy dodawać, no to po prostu będzie z jednej strony mniej środków na konsumpcję, a z drugiej mniej środków
na wypłatę wynagrodzeń. I to jest taki krótkoterminowy, potencjalnie negatywny impuls, choć ja bym tutaj przy tak dobrej koniunkturze, przy której jesteśmy, no niezbyt jakoś się obawiał tego elementu, no bo jeśli wprowadzać tego typu programy, jeśli oszczędzać na przyszłość, to właśnie w takich momentach, kiedy jesteśmy w stanie to udźwignąć, uwzględniając to, jak wygląda teraz rynek pracy w Polsce, no, nie wydaje mi się, żeby ten negatywny wpływ w krótkim okresie, powiedzmy do 5 lat, kiedy będziemy mieli tylko do czynienia z odprowadzaniem tych, tych środków, był na tyle istotny, że po prostu przełożyłby się na poziom życia Polaków. Skoro pan powiedział o rynku pracy, to ja tutaj razu powiem, a może, skoro na przykład jest taka tam granica, prawda, przystąpienia, czy też zapisania do PPK 55 lat, to może będzie zachęta do zatrudniania starszych pracowników, na przykład będą o te 1,5% co najmniej tańsi. Adam Rodziński, proszę. Myślę, że aż tak nie, należy, jak jest zwolennikiem aktywizacji wszystkich grup pracowniczych, bo to robi po pierwsze lepiej dla gospodarki, dobrze robi dla gospodarki, dobrze robi dla tych osób, mają więcej pieniędzy, ale również dobrze robi dla tych osób, ponieważ są aktywni zawodowo, czują się dobrze w społeczeństwie, praca nawet osób starszych, umiarkowana, dla wielu dobrze to robi. Ja nie mówię o tych, którzy pracowali wcześniej bardzo ciężko, bo to jest zupełnie inna para kaloszy. Natomiast też jakbym chciał też nawiązać trochę do tej wypowiedzi, że nie można grać przyszłymi emeryturami. To się trochę zwiąże jakby z tym programem. Ale jeżeli nie będziemy tego inwestować, nawet na ryzykownej giełdzie, tak, to my tak gramy, tak? Bo my gramy tylko inaczej. Ponieważ... Ale ja myślę, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje ciągle, pamiętamy ciągle o tych stratach na akcjach w OFE. Tak. I to jest... Tak, tylko że i oczywiście z tym się wiąże ryzyko, tak? Ja osoba, która jest z miłośnikiem w OFE, giełdy rynku kapitałowego, też podkreślam, że z tym się wiąże ryzyko. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, będziemy utrzymać na przykład teraz ten system, który mamy obecnie, no to też trochę gramy, bo moim zdaniem zakładanie, że przy starzejącym się społeczeństwie, bo takie póki co mamy, że przerzucamy ciężar emerytur, płacenia emerytur przez osoby, które są teraz w szkole podstawowej, bo to one kiedyś będą na nas musiały płacić. To jest ta część istotna, też część tej grupy. I my teraz stwierdzamy, że oni, ich jest mniej, oni będą kiedyś lekko płacić. Świat się zmienia. Te osoby będą mogły dokonywać wyborów, gdzie tak naprawdę funkcjonują, gdzie płacą podatki, również swoje składkowe. Za 20 lat świat emerytur może zupełnie inaczej wyglądać, a my teraz sobie powiemy im, ale słuchajcie, my sobie kiedyś wymyśliliśmy, że wy będziecie na nas również płacić, ponieważ my taki system zastaliśmy. To my wam go przekażemy. To jest też bardzo takie założenie, według mnie ekonomicznie, nieracjonalne, tak? Bo to społeczeństwo się starzeje. Oczywiście, jeżeli teraz założymy, że ściągniemy ileś tam osób, które będą płacić na nasze emerytury, to się zgadza. Ale póki co mamy, jak mamy. Dlatego ten system, który został wprowadzony, to uważam, że to jest dobry system. To nie jest rewolucyjny system, ale trochę przyzwyczaja nas do odkładania, tak? Bo to jest bardzo ważne, zawsze podkreślam to w każdym miejscu, tak jak nawet jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, to jest system długoterminowego oszczędzania. Tak? Pan tutaj przeprowadził taką analizę starzejącego się społeczeństwa, kto za 20 lat wejdzie, to ja bym miała pewne obawy co do najbliższych 20 czy 30 lat, co się w tym czasie zadzieje, zważywszy, że jakby ta liczba osób pracujących będzie spadała, a osoby, które mają 55 lat i więcej w plany kapitałowe nie wejdą, a będą żyły jeszcze na przykład 30 lat, 83 lata. To będzie katastrofa, bo wtedy nie wiem, czy to można powiedzieć na antenie, że znaczy będzie katastrofa. Nie, no nie chcę tego powiedzieć, ale no należałoby się trochę tam zastanowić, no Marian Szołcha. Zależy jaka katastrofa, bo ja jestem co do zasady zwolennikiem systemu zabezpieczenia na emeryturę opartego na kilku filarach, a nie wyłącznie na jednym. Pytanie o szczegóły oczywiście i w szczegółach PPK niewątpliwie są lepsze od OFE, choćby pod tym względem, że wreszcie środki, które będą tam gromadzone, zostały jasno w ustawie zdefiniowane jako prywatne, a więc podlegające dziedziczeniu. A jak się panu podoba w takim razie system wypłat? To znaczy, że można będzie albo wziąć jednorazowo i wtedy zapłacić od tego podatek, albo ewentualnie tylko 25%, a potem przez 10 lat? Podoba mi się, bo uważam, że im więcej swobody w podejmowaniu decyzji odnośnie tych środków, skoro one są nazwane naszymi prywatnymi, pozostawimy Polakom, tym lepiej. Musimy też, państwo też powinno zostawiać jakiś margines możliwie szeroki, byśmy mogli właśnie decydować o swoich środkach, ale wrócę do tego mieszanego charakteru systemu, który budujemy zresztą od 20 lat reformy
Jerzego Buzka, przypomnijmy, system ZUS-owski, czyli oparty na solidarności międzypokoleniowej, zabezpiecza nas z jednej strony przed inflacją, przed załamaniem na rynku akcji, czy w ogóle szerzej na rynku kapitałowym. Z drugiej strony system kapitałowy jest uodporniony na problemy demograficzne, a więc taki zbudowany na... Często mówi się też, że polityczne na jakieś... Tak jest, na jakieś gwałtowne wzrosty stopy bezrobocia. Więc taki, który będzie miał dwie nogi, jest na pewno bezpieczniejszy. To ryzyko jest wtedy zdywersyfikowane. Jeśli z jednego okaże się, że będziemy na emeryturę dostawać mniej, to z drugiego można mieć nadzieję, że te straty zostaną zrekompensowane. Także mi osobiście PPK się podobają, a co do zarzutów pani Leokadii Orędziak, czy w ogóle krytyków tego PPK, których nie ma zresztą zbyt dużo, bo jest to pomysł raczej uznawany za pozytywny, to oczywiście jego podstawową funkcją celu jest zabezpieczenie Polaków na emeryturę, a przy okazji także rozruszanie naszej giełdy, ale to jest przy okazji. Czyli rozumiem, tak, że wszyscy panowie akceptują PPK jako dobre rozwiązanie, więc... Tak, tylko ja może na koniec łyżkę dziegciu, bowiem mówiliśmy przed chwilą o takiej samodzielności, przy tym i sposobie wypłat. No, jeśli chodzi o samodzielność w systemie emerytalnym, no to ja tutaj jestem trochę ostrożny, bowiem no, jeśli byśmy tak mieli naprawdę polegać na samodzielności decyzji własnych Polaków, no to pewnie niewielu by odkładało. No i też mam obawę, czy jeśli ktoś te wszystkie środki wypłaci w momencie przejścia na emeryturę, to czy później jeszcze... Pozostawi je sobie na przykład może do banku, czy też odda komuś. Tak, właśnie. Dobrze, panowie, na dzisiaj musimy kończyć. Adam Wróciński, spółka BTFG, Rafał Sado, HM Bank, Marian Szołucha, Akademia Wistula, Anna Grabowska. Do usłyszenia. Dziękuję. Gospodarka dla każdego. Może Brzeziński, dzień dobry. Dziś w audycji o ważnych zmianach dotyczących czasowych umów o pracę. Od dziś bowiem wszystkie czasowe umowy o pracę obowiązuje zasada 33 miesiące i ani dnia dłużej, bowiem po tym czasie każdy kontrakt z mocy prawa zmieni się w stały etat. I właśnie o szczegółach tych rozwiązań porozmawiamy z Państwa i moim gościem, a jest nim mecenas Katarzyna Magnuska z kancelarii Bird & Bird, specjalistka prawa pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze kilka lat temu mówiło się o tym, że umowy czasowe to duży problem. Pojawiały się w tym kontekście takie słowa jak plaga, patologia. Stąd też 3 lata temu został znowelizowany kodeks pracy. Czy dziś te rozwiązania są wciąż potrzebne tak, jak były one potrzebne 3 lata temu? Mamy w tej chwili bardziej rynek pracownika. Niestety pewne problemy tego rynku pracy nadal są aktualne, mimo tego, że pracownicy w tej chwili mają silniejszą pozycję negocjacyjną z potencjalnymi pracodawcami. Także te rozwiązania jak najbardziej, w szczególności jeśli chodzi o ograniczenie czasu i ilości umów na czas określony, jak najbardziej są potrzebne. A co pracodawcy w cudzysłowie zyskiwali dzięki temu, że zatrudniali na umowy czasowe, czasami w nieskończoność, bowiem słyszałam się o takich umowach czasowych zawieranych na 5, 10, a nawet więcej lat. Tak, rzeczywiście ja też słyszałam o takich umowach i było wiele wyroków sądów pracy, gdzie sądy miały do czynienia z umowami na czas określony, ale tylko tutaj w cudzysłowie te umowy były zawierane na lat 15, 20, czyli tak naprawdę połowę życia zawodowego danego pracownika, prawda? Przed 22 lutego 2016 pracodawcy mogli przy zawieraniu umów na czas określony powyżej 6 miesięcy mogli te umowy rozwiązać bez względu na czas ich trwania z jedynie 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W tej chwili jest to ten okres wypowiedzenia jest uzależniony od długości trwania umowy, podobnie jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Ponadto dawniej rzeczywiście, dopóki tak naprawdę pracownik nie odwołał się do sądu, nie było ustawowych limitów ilości były do 3, tak? I to zostało zachowane, maksymalnie 3/4 umowa na czas nieokreślony. Dokładnie, właśnie. Natomiast nie było limitów, jak długo pojedyncza taka umowa mogła trwać, więc pracownik mógł dostać do podpisu umowę na czas określony na właśnie na 5, 10 bądź 15 lat i tak naprawdę dopóki nie odwołał się do sądu pracy, wskazując, że tak długi okres ma się nijak tak naprawdę do celu wykonywania przez niego pracy, no to tak naprawdę mógł przepracować całkiem długi okres. A co dzięki tej zmianie?
zmianie zyskają pracownicy, którzy do tej pory nie mogli się doczekać na stały etat. Tak naprawdę to zależy od tego, czy pracodawca odpowiednio wcześniej, przed tak naprawdę wczorajszym dniem, wczorajszy dzień 21 listopada był ostatnim dniem na to, by pracodawcy podjęli decyzję, czy umowę na czas określony rozwiązać, czy też zaoferować pracownikowi stały etat. Od 22 lutego 2016 aż do wczoraj, do 21 listopada 2018, mieliśmy do czynienia jeszcze z przepisami, z pewnym okresem przejściowym, tak? Wczoraj minęły 33 miesiące, od kiedy ta nowelizacja weszła w życie i był to ostatni dzień, kiedy te umowy nadal były umowami na czas określony. Jeżeli pracodawca nie wypowiedział tej umowy do 30 września tego roku, bądź też jeszcze 22 maja 2016 roku nie wprowadził klauzuli, na mocy której mógł nie przejmować się tymi limitami 33 miesięcy bądź 3 umów na czas określony, tak naprawdę dzisiaj taki pracodawca mało zapobiegliwy obudził się z kolejnymi, z nowymi pracownikami stałymi. Wspomniała Pani o pewnej klauzuli i to jest taka furtka, która pozostała w nowych przepisach, bowiem dzięki niej możliwe będzie dłuższe zatrudnianie na czas określony, jeśli pracodawca udowodni, że jest taka potrzeba. W jakich okolicznościach może pracodawca zastosować tę klauzulę? Tak naprawdę my mamy 5 wyjątków od tej zasady. Jeden z tych wyjątków już tak naprawdę nie będzie nas obowiązywał, ponieważ był to wyjątek wynikający z przepisów przejściowych, o tym zaraz powiem. Natomiast te 4 wyjątki, które obowiązują od 22 lutego 2016 i zostają z nami, jest to zawarcie umowy na zastępstwo za nieobecnego pracownika. Na przykład, jeżeli mamy pracownicę, która poszła na urlop wychowawczy, który trwa dłużej niż 33 miesiące, nawet 35, bądź w niektórych przypadkach 36 miesięcy, wówczas osoba zastępująca taką pracownicę jak najbardziej może mieć umowę na czas określony, na pełen właśnie okres tej nieobecności zastępowanej pracownicy. Drugi przypadek jest to zawarcie umowy na czas określony obejmujący czas trwania kadencji, na przykład w zarządzie. Zwykle ta kadencja jest roczna, ale niektóre spółki wydłużają kadencję swoich członków zarządu, swoich dyrektorów nawet do 4 lat. No to oczywiście tu jak najbardziej jest to uzasadnione, żeby ta umowa na czas określony obejmowała cały okres tej kadencji. Trzecim przypadkiem jest praca dorywcza bądź sezonowa. Są to określenia dosyć nieostre, więc tutaj jest oczywiście pole do dyskusji, czy dana praca jest sezonowa bądź dorywcza. I czwartym przypadkiem, który myślę będzie przyprawiał Państwową Inspekcję Pracy o największy ból głowy, co zresztą sama inspekcja przyznaje, są obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy i istnienie okoliczności, które uzasadniają właśnie kontrakt na czas określony, a nie nieokreślony. Bardzo nieostre przesłanki, duże pole do nadużyć, duża możliwość prawda, uzasadnienia długoletnich umów na czas określony. A myśli Pani, że pracodawcy będą korzystać z tej czwartej furtki? Myślę, że już to robią. Oczywiście muszą wprowadzić odpowiednią klauzulę i muszą dodatkowo jeszcze w ciągu 5 dni od zawarcia takiej umowy zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast trzeba też zauważyć, że Państwowa Inspekcja Pracy nie ma żadnych narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób kwestionować to. Tak. Z drugiej strony są też w tej nowelizacji takie rozwiązania, które są korzystne dla pracownika, bowiem na przykład przerwa w zatrudnieniu danego pracodawcy nie wpływa na bieg tych 33 miesięcy, to znaczy nie można było z kimś rozwiązać umowy, po jakimś czasie znowu ją nawiązać i ten okres liczyłby się od początku. Rzeczywiście, przed 22 lutego, czyli przed 2016, czyli przed nowelizacją, była taka możliwość, żeby przerwać ten łańcuch 3 umów na czas określony, gdzie 3 umowa zamieniała się w stały etat. W tej chwili, niezależnie od tych przerw, zlicza się te umowy, 3, bądź też łączny okres 33 miesięcy między tymi samymi stronami stosunku pracy, tak? Czyli niezależnie, czy te umowy są przedzielone umowami na czas zlecenia, co było stałą praktyką, bądź jakimkolwiek innym, na przykład cywilnym zatrudnieniem, bądź po prostu pracodawcy oczekiwali ten miesiąc, żeby zawrzeć kolejną umowę. W tej chwili już
to tak naprawdę takie praktyki, takie rozwiązania pracodawcom nic nie dają. I to mówiła mecenas Katarzyna Magnuska z kancelarii Bird & Bird, specjalistka prawa pracy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A zapis naszej rozmowy oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio24.pl. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, minęła druga. Czas na najważniejsze informacje, przed mikrofonem Robert Kawka. Komisja Europejska jest usatysfakcjonowana zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Takie stanowisko przekazała Polskiemu Radiu jej rzeczniczka Mina Andrzejewa. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma umożliwić powrót do pracy i orzekania sędziów, którzy wraz z wejściem w życie ustawy zostali odesłani w stan spoczynku. Zmiany zostały w środę przyjęte przez Sejm i przesłane do Senatu. Beata Płomecka. Zmiany idą dokładnie w tym kierunku, o który prosiliśmy, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Zastrzegła, że te zmiany muszą być jeszcze potwierdzone na zakończenie procesu legislacyjnego. Wcześniej unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Wieńkowska oceniła te zmiany jako pozytywne. Wycofanie się z rządu z części działań jest czymś bardzo pozytywnym. Będziemy się temu procesowi w tej chwili przyglądać. Te słowa padły na konferencji prasowej. Obecny na niej wiceszef komisji Jyrki Katainen powiedział, że o praworządności w Polsce rozmawia z inwestorami. Jeśli ktoś chce wnieść pieniądze w produkcję w jakimś kraju, na przykład 100 milionów euro, to interesuje go, czy jeśli sprawa trafi do sądu, dojdzie do sprawiedliwego procesu. W sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym komisja mówi, że zmiany są pozytywne, ale nie jest powiedziane, że wycofa skargę na urzędników, także politycznych, skomentował jeden z urzędników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rafał Trzaskowski oficjalnie prezydentem Warszawy. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej złożył ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Uroczyście ślubuję, że do mojej całą noc tak przykład mówi daje. Mogą nie spać całą noc. Nowy prezydent w pierwszym przemówieniu zapowiedział, że skoncentruje się na wspieraniu najsłabszych. Koalicja Obywatelska w Radzie Warszawy ma większość. Sejm rozpoczął pracę nad trzema projektami ustaw, które mają wyeliminować z dróg niesprawne pojazdy. Chodzi o zmiany w systemie kontroli pojazdów oraz wyższe kary za cofanie liczników i wycinanie filtrów cząstek stałych. O szczegółach... Ciekawe, co to będzie z tymi najsłabszymi? Już zamknęliśmy ten temat. Wiceminister infrastruktury. Co powinno podnieść poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Zmiany w stacjach diagnostycznych krytykowała opozycja. Zarzuca PiS-owi odbieranie kolejnych kompetencji samorządom. Nowoczesna złożyła równocześnie wniosek o wyższe kary za wycinanie filtrów cząstek stałych. Posłanka tego ugrupowania Monika Roza mówiła, że chodzi o ochronę środowiska. Z pewnością nie tylko ja, ale także państwo mieliście okazję odczuć, jak bardzo zanieczyszczają takie samochody to powietrze. Przeciwko pomysłowi Nowoczesnej są posłowie PiS-u. Ich zdaniem należy polepszać system kontroli, a nie zwiększyć kary. Karol Surówka, Polskie Radio. Nad zmianami w prawie ruchu drogowego pracować będą teraz sejmowe komisje. Deklaracja polityczna dotycząca relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią po Brexicie została wstępnie uzgodniona, ale to nie kończy prac, bo jak przyznają urzędnicy, jest kilka luk do wypełnienia. Ponad 30-stronicowy dokument został uzgodniony przez negocjatorów z Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii i rozesłany do unijnych stolic. Beata Płomecka. Założenie jest takie, że w niedzielę europejscy przywódcy zaakceptują deklarację polityczną wraz z umową brexitową dotyczącą warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Liczy na to Komisja Europejska, której przedstawiciel uzgodnił z Brytyjczykami zapisy deklaracji, ale pozostawił kilka spraw do wynegocjowania Unii. Ja mówię, daj mi te moje telefony, ja usilę.
wszystkich łowisk i zapisy dotyczących przeszłości Gibraltaru pozostają jeszcze do ustalenia. I potem mówił, że poinformował rzecznik komisji Margarity Skinas. Jutro w Brukseli spotykają się wysłannicy 27 rządów i mają wspólnie porozumieć się w sprawie zapisów w deklaracji. Tak by w niedzielę na szczycie nie było już problemu. Wprawdzie jeszcze w sobotę w Brukseli na rozmowach w komisji będzie premier Wielkiej Brytanii Theresa May, ale nie należy się spodziewać jakichś przełomowych decyzji, deklaracji czy uzgodnień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec ponownie wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. Dzień będzie pochmurny, większe rozpogodzenie na Zachodnim Wybrzeżu i na południu słabe opady deszczu lub mrzawki. W Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura od minus 3 na Lubelszczyźnie przez plus 2 w centrum do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Ale on, Marek, nie jest głupi. I zaczął zachowywać się jak czerwona gośka, czyli naśladować, czyli że to on czerwona gośka. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle, Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska. Panie Pośle, kilkanaście minut temu Tadeusz Cymański, który siedział na tym samym krześle, na którym Pan tej chwili siedzi, zaczął nasze spotkanie śpiewając, a Pan? Niestety nie. Dlaczego? Śpiewam tylko hymny. A dopiero później nawiązał do świętej Cecylii, że ona jest patronką ludzi artystycznie uzdolnionych i nie tylko. No być może niestety ja nie mam głosu, za to mam wystarczająco dobry słuch, żeby słyszeć, że słyszymy. No ale Tadeusz Cymański poszedł krok dalej. Mówi, że gdyby tutaj śpiewał, muzyjny Bóg, to zupełnie inaczej wszystko. Pozostawię taką tezę panu Cymańskiemu, niech on w historii polskiego parlamentaryzmu zostanie jako ten, który zaproponował coś takiego. Ja go troszeczkę myślę, że sprowadziłem, bo mówię tak. Polityka powinna być poważna, ale ja mówię nawet, do posła Cymańskiego w ten sposób. Dobrze, to żeby lepiej, żeby to radio wybuchnęła tylko i wyłącznie dlatego, że najwidoczniej pan Radio Merylu. Wnosi Unii Europejskiej. Ta ustawa dla mnie tak naprawdę nic nie wnosi. A po drugie, to o czym cały czas mówimy, czyli brak cofnięcia tych przepisów, które są najgroźniejsze, dotyczących niezawisłości sędziów, upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Ani słowa o tym nie ma w tej ustawie, która wczoraj została przyjęta. A poza tym, no to typowe, co się dzieje od 3 lat. Taki walec legislacyjny, wszystkie poprawki opozycji Platformy Obywatelskiej bez żadnego zastanawiania, bez żadnej refleksji. Zresztą koledzy dość sprytnie także złożyli takie poprawki, które miały być takim papierkiem lakmusowym dobrej woli PiS-u w tym zakresie. Wszystko zostało odrzucone. No jak nie ma dobrej woli ze strony PiS-u, no naprawdę, panie redaktorze, nas pytać o to, że my głosowaliśmy przeciw? No przecież no, za takimi rzeczami się nie głosuje. Po prostu trzeba być zgodny z własnym sumieniem. Każdy polityk powinien mieć lustro i w nie codziennie patrzeć. Ale zróbmy to troszeczkę inaczej. Jak ja bym za czymś takim zagłosował, miałbym kłopot z patrzeniem w lustro. Wie pan, że i Zjednoczona Prawica, w tym czytaj PiS, i Platforma Obywatelska, również z Koalicją Obywatelską, nie potrafiły umiejętnie wykorzystać wczorajszego głosowania. Bo Prawo i Sprawiedliwość zrobiło ten krok w tył, zapowiadając, że będą kolejne do przodu. O tyle Platforma Obywatelska wczoraj mogła przedstawić to głosowanie jako swój sukces. A wy tego nie zrobiliście. Dlaczego? To jest pani ocena, jakiś sukces. No polityce są najważniejsze miesiącami. Ale panie redaktorze, powinno się zamknąć. Pan jest dziennikarzem, zrobił krok w tył. No i co? Bo jak będziemy naraz mówić, to zawsze pan z swoim gościem zwraca uwagę. Ja już w takim razie nie będę. Tym razem ja panu zwrócę uwagę, że nie ma. Ze skruchą przyjąłem. Pan na to patrzy jak dziennikarz, a nie wykorzystaliście, jaki jest przekaz medialny. Nie, to jest tak poważna sprawa, że najważniejsze są w tej sprawie fakty. Dla Polski jest ważne, jakie my prawo tutaj ustanawiamy. A czy my to dobrze sprzedamy, czy źle sprzedamy, jak pan to mówi? No cóż, no to wyborcy to może i ocenią. To jakiś wpływ z pewnością na politykę będzie miało. Ale sprawa Sądu Najwyższego jest ogromnie ważna dla funkcjonowania Polski i dla naszej obecności, dalszej obecności w Unii Europejskiej. Przecież pan dobrze wie, że gdybyśmy nie wykonywali wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dawno byśmy nas w tej Platforma Unii nie było. Platforma jednego nie wykonała w 2015 roku, to już tak na marginesie. Panie redaktorze, niewykonanych wyroków Trybunału jest sporo, tylko wszystko
tylko jest kwestią tego, czy to jest dachówka na dachu, czy burzenie fundamentów. No, a pan dobrze wie, ale KRS, Sąd Najwyższy, Trójpodział Władzy, to są wszystko rzeczy, które są podstawą państwa demokratycznego, państwa prawnego. A to jest artykuł drugi naszej konstytucji i analogiczne artykuły są w innych konstytucjach normalnych państw. Polityka. W programie minęło 8, ale to już ten wątek poruszaliśmy po 9. Wie pan, wszyscy żartują tym określeniem Trójpodział Władz. Ale za bardzo nikt nie wie, o co chodzi. No jeszcze pan będzie Monteskiusza cytował. Nie będę Monteskie cytował, natomiast Monteskie opisywał konkretne rodzaje tryby władzy. Pewne ustroje, które były. I mówię do posłów, może porozmawiamy o tych ustrojach, a widzę, że za bardzo nie ma takiej woli, bo za bardzo chyba nie wiedzą, co banderowców wspiera. Monteskiusz był filozofem. Problem jest straszny, bo banderowcy to śmierć. Jakiś pomnik, co tam pomysły chce postawić. Jest taki ukraiński biskup, który robi źle. No i więc idzie do czwartej rano powtórki. Gdzie pan chce, jest lekko zamazany, ale widzicie ten najważniejszy element, żeby były rozróżnione władze. Ja wiem, pan mi zaraz powie, ale przecież prezydent w Stanach Zjednoczonych mianuje sędziów Sądu Najwyższego, ale w momencie, kiedy dostaje papier do ręki taki sędzia, to prezydent Stanów Zjednoczonych już nie ma na niego żadnego wpływu. Wszędzie zostały w demokratycznych państwach wypracowane mechanizmy, które pozwalają funkcjonować wymiarowi sprawiedliwości. Nie wszędzie. O Jezus, no pewnie, no Korea, tak, no nie. My mamy sąsiadów. Na zachodni sąsiad. Tak. Cytuję Gintera Verheugena, wywiad z września tego roku. I on tam mówi wprost, Polska jest traktowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisję Europejską źle, niesprawiedliwie, nieuczciwie. W Niemczech również wybory polityczne sędziów się odbywają. Pewnego momentu. Ginter Verheugen, komisarz Unii Europejskiej. No jest. Ale palną głupotę. No. Koniec, jest kropka. No. Jest on opinię, ja opinię, tak? O jego opinii. To teraz opinia o Leszku Czarneckim. Bardzo proszę. A cóż ja mam powiedzieć o Leszku Czarneckim? Komisja Nadzoru Finansowego. Marek Chrzanowski, były przewodniczący KNF. Były przewodniczący KNF i wielka afera, afera korupcyjna, która zaczyna się od nagrania, które jest z rozmowy właśnie pana Czarneckiego z panem Chrzanowskim. No, nagrania, które jest do dzisiaj niewyjaśnione. Nagrania, które pokazuje jakby dwie ścieżki rozwoju sytuacji w Polsce. I to jest końcówka marca, 28 marca tego roku, w którym albo zatrudnimy słynnego już radcy prawnego od ciasteczek za 40 milionów złotych. Kwota nie pada. Kwota nie pada, ale rozumiem, że pan redaktor jest zwolennikiem takiej tezy, że nie kradnij, to jest od pewnego momentu. Nie, nie koniec. To, czy tam jest 40 milionów, czy 20, kwota jest porażająca. Każdemu polecam zawsze przeliczenie, ile lat by na tę kwotę pracował ze swoim wynagrodzeniem. I mamy oto taką sytuację, że pan Chrzanowski nakreśla taki dalszy bieg wydarzeń. Albo będzie właśnie tak, że pan Kowalczyk zostanie zatrudniony, albo będzie plan Zdzisława, czyli doprowadzenie pewnych banków na skraj upadłości i przejęcie ich za złotówkę. I co widzimy? No i widzimy, że ten plan Zdzisława od kwietnia przez rząd Mateusza Morawieckiego jest realizowany, głównie rękami KNF-u i Ministerstwa Finansów. Pan nie jest przeciwnikiem czy zwolennikiem tego odkupowania za złotówkę? W tej formie, która jest w poprawce słynnej bank za złotówkę, ależ oczywiście to jest złodziejstwo. To jest złodziejstwo, to jest odbieranie własności. To jest odbieranie własności. To państwo jest złodziejem. Jeśli te przepisy przejdą, to państwo będzie złodziejem. Państwo stwarza mechanizmy, gdzie można doprowadzić polskiego przedsiębiorcy na skraj bankructwa i zabrać mu za złotówkę jego własność. To takie rzeczy się już zdarzały. No, takie rzeczy to... Marek Kubala na przykład, 18 lat z wymiarem sprawiedliwości się sądzi. I sprawiedliwości się domaga i ubiega o nią, zabiega. Bezskutecznie jak do tej pory. Może nie ma argumentów. No, argumentem jest chociażby, panie pośle, to, że na podstawie jego życia nakręcono film Układ Zamknięty. No to już większego argumentu mieć nie można. No, ja zawsze mnie bawi, kiedy filmy i książki są argumentem za tym, jak rzeczywistość wyglądała. Zawsze będę pamiętał słynny spór między Henrykiem Sienkiewiczem a panem profesorem Kulką. No, jakoś tak zostało, że obraz Polski XVII-wiecznej przeciętnego Polaka jest jednak taki jak u Sienkiewicza. Już nie daj Boże filmów, bo chyba mam takie wrażenie, że więcej osób to trylogię z nas filmowanie z książek niż
profesorów, którzy historią Polski się tak nazywają. Całe szczęście, że słuchacze nie tylko lepiej Henryka znają niż Bartłomieja, ale to tak bez złośliwości. Nie wiem, czy to jest bez złośliwości, ja chyba dość dużej, szczególnie, że no, pan Bartłomiej Sienkiewicz ostatnimi czasy wyrósł na jednego z najlepszych w Europie analityków politycznych, przewidując pewne wydarzenia w Turcji dużo wcześniej niż wszyscy, to jakby wielki plus dla niego. Natomiast jakby kończąc pana pytanie, bo to jest ważne, wyszedłem na faceta, który nie umie własnej myśli skończyć. Czy mamy oto taką sytuację, że ten plan Zdzisława przejęcia za złotówkę jest realizowany? Co więcej, wybucha afera, pojawia się taśma, pojawiają się te dokumenty, które wyszarpaliśmy z różnych ministerstw. Wszystko wygląda na to, że to jest przygotowana akcja i co? W normalnej sytuacji, w III Rzeczpospolitej, jak to się ładnie mówi w historii, jak wybuchała afera, to nagle ktoś, kto był za to odpowiedzialny, mówił stop. Czy premier Mateusz Morawiecki powiedział stop, to w takim razie wyjaśnijmy, przyjrzyjmy się? Nie. Dzisiaj nad ustawą, której jest poprawka Bank za złotówkę, debatuje Senat. Ta procedura legislacyjna nawet nie wyhamowała. Ona idzie po prostu tym ekspresowym tempem, idzie do przodu. Za chwilę będziemy mieli przepisy, gdzie będzie można polskiemu przedsiębiorcy odebrać jego firmę. Panie właśnie, ja myślę, że ta ustawa nie dotyczy tyle firm, co bardziej banków. Pytanie moje brzmi tak, co jest lepsze? Panie redaktorze, żeby była jasność, banki też są pozwoli, państwo, które pozwoli bankowi upaść, czyli ogłosić plajt. No, ale bankowi, który jest instytucją zaufania publicznego. Ale pan się nasłuchał Ministerstwa Finansów. Ja wiem, że taka jest argumentacja. Nie, akurat ten zwrot już taki, że bank jest instytucją zaufania publicznego, wpajano mi przez wiele lat. Bank jest przedsiębiorstwem, ale najważniejsze w tym jest, że rzeczywiście z tych dokumentów, które widzimy, tym, co możemy przeczytać w materiałach Ministerstwa Finansów, w uzasadnieniach, cały czas mówimy o małych bankach. To, co pani Mazurek mówi, że tam w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej ktoś o tym przecież mówi i my chcemy to zrobić. Prawda jest taka, że po pierwsze przepisy o przejmowaniu małych banków, z czym mieliśmy w Polsce do czynienia w latach 90., gdzie tych banków się przejmowało bardzo dużo, rzeczywiście były. I to PiS te przepisy zlikwidował, realizując dyrektywę Unii Europejskiej w 2016 roku. Po czym okazało się, że jednak to nie działa dobrze w stosunku do tych malutkich, czyli w polskich realiach banków spółdzielczych. I mamy tutaj dużą argumentację, że bank spółdzielczy taki czy owaki może mieć kłopoty, a już się zbliża do tych wartości ostrożnościowych i dobrze dla klientów by było, żeby on nie upadł, tylko został przejęty przez inny. I wszystko jest jasne, fajnie. I ma pan rację. Do momentu, kiedy się pojawia propozycja zmiany prawa. A tam propozycja zmiany prawa nie dotyczy banków spółdzielczych, tylko dotyczy wszystkich banków. I jest absolutnie inna od przepisów, które funkcjonowały przed 2016 rokiem. To nie są te przepisy, które ratowały pieniądze Polaków w latach 90., gdy małe banki padały, czy miały kłopoty, tylko to są zupełnie inne przepisy. Przepisy, które są po prostu drastyczne w stosunku do wszystkich banków. Panie pośle, może się Koalicji Obywatelskiej na czele z Platformą powołanie komisji do spraw KNF-u i czego jeszcze? Bo teraz pan czytając, no to chcemy wyjaśnić całość tej afery, bo ona z dnia na dzień, pan Kubica mi pokazuje? Jezus Maria, no będzie jeździł w F1, ten Formule 1. Zdaje się, polska firma go będzie wspierała. Nie, no i tak to, ja rozumiem, wiadomością od dnia jest, że Kubica, ja się też cieszę, będzie jeździł w Formule 1 i jego finanse z pewnością od tego momentu będą się miały dobrze. Natomiast niewyjaśnienie kwestii afery KNF z pewnością spowoduje, że finanse Polaków będą się miały gorzej. No to teraz będzie pytanie Kubica na plus, Polacy na minus. To teraz pytanie Łupu. Panie pośle, pan ma doświadczenie z komisji. Pamięta pan jakiej? W wielu skrócie to była komisja hazardowa. A o tą pan pyta. Ja chcę tylko zapytać o jedną rzecz. Jaka była konkluzja z prac komisji hazardowej? A konkluzja z prac komisji hazardowej, jak pan wie, a pewnie nie, bo zawsze pytam o to, czy ktoś przeczytał nasz raport końcowy, były wyroki w stosunku do leśników. O, taka była prawda. Leśników. Tak, żaden prokurator po tym, co my zrobiliśmy, żaden prokurator nie odważył się postawić innych zarzutów. Posłowie rozmawiali o projekcie ustawy. No i wszystko było smaczne. Tak jak nagrania ze Sowy. Problem polega na tym, o czym się mówi. Jak się mówi? Czy jest korupcja? I w tym
W przypadku KNF-u mamy taką sytuację, że ktoś mówi, będzie, okej, zostawimy cię w spokoju, jak zatrudnisz człowieka, którego ci wskażemy, no ma ogromne doświadczenie, był radcą prawnym i współwłaścicielem jakiejś tam fabryce cukierków na Dolnym Śląsku. Oj, złośliwość przez pana posła przemawia. Duża złośliwość. To, co mnie boli w żałobie PiS-u, to, że kieruje się na odpowiedzialne stanowiska ludzi bez żadnego przygotowania. Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie pośle. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Dziękuję bardzo. Gdzie się lepiej rozmawia, w Sejmie czy jednak w studiu? Chłopak mówi, jest dość trudne pytanie, bo tutaj czuję się nie jak w Sejmie, tylko jak w studiu. Atmosfera jest bardziej studyjna niż w studiu. Jasno, pełno kabli, mikrofonów, słuchawek. To jest żadna różnica. Ja jednak do Sejmu czasami lubię przychodzić. Zymański mnie tak dzisiaj optymistycznie nastroił. Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska. Tak, próbował, żebym razem z nim śpiewał. A pan poseł chciałby? Jak powiedziałem, ja śpiewam tylko hymny. Ale to może z Cymańskim. Też tylko hymny. To raz jeszcze. Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Czas na serwis. Dziękuję. Powtórka programu. Debata dnia. Witam serdecznie państwa w debacie dnia Polskiego Radia 24 w studiu. Witam Tomasza Truskawę ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Za chwilę dołączy do nas redaktor Stanisław Skarżyński z Gazety Wyborczej. Proszę państwa, dzisiaj tutaj nadaje nasze radio Koncita. Emocje wzbudził proces Koncita Radanie kontra Lech Wałęsa. Sprawa dotyczy wypowiedzi byłego prezydenta, że szef Prawa i Sprawiedliwości miał rozkazać, nakazać lądowanie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. Dobrze, dobra, oni chcą tego Kaczyńskiego oskarżyć, że to on winny jest. Zdecydowana Polaków uważa, że bycie patriotą jest ważne. Ta deklaracja jest dla Polaka ważna. Bycie patriotą, proszę państwa. Aż o 17% w porównaniu z badaniami sprzed 2 lat, w których Narodowe Centrum Kultury również zadało to pytanie. Patriotyzm jest uznawany za ważną postawę w społeczeństwie. Opinie te przekładają się na identyfikację z patriotyzmem. 93,5% respondentów określiło samych siebie jako patriotę.